Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Zagrajmy W. I mówię to całkiem poważnie. Ponieważ wciąż mimo gier Atlusa zdecydowałem się przejść Shin Megami Tensei Devil Survivor 2. Zanim tutaj zapyta, przychodziłem jedynkę, aczkolwiek kliniczcie na to, że zrobię z niej w najbliższym czasie Zagrajmy W. Powód jest dosyć prosty. Jest już osoba, która to robi, więc po prostu mogę następnie dobrze odezwać do tejże osoby. Czytajcie Sekardisa. Sprawda, zajmuje mu to trochę czasu, ale... Prędzej czy później podejrzewam, że skończy. Mam taką nadzieję. Szczerze, sam stał się w miarę bieżąco oglądać. I to ma tyle, jeżeli chodzi o intro. Możemy tutaj wczytać grę albo rozpocząć się na nowo. Mam swój zapis z późniejszej fazy gry, więc... Siło rzeczy. New game! Tokio w XXI wieku. Żyć, nie umierać. Znaczy iść do szkoły, czyli umierać, niech wam będzie. Boże, czemu muszę być w szkole? Ze wszystkich możliwych miejsc. Wszyscy dookoła nie sobie gadają, jakie to trudne. I podchodź do nas. Hej, tu jesteś. Jak leci? To nie znam nikogo u siebie. Więc jak ci poszły egzaminy? No jak mi mogły pójść, no doskonale. Tak, ktoś tu jest pewny siebie. Cóż, ja też. Jestem pewny, że wszystko zawaliłem. O? Shijima, Daichi Shijima? A, tu jesteś. Okej, cześć Daichi. Zapomniałeś wziąć swoich rzeczy. Brawo Daichi. Cholera, zapomniałem znowu o wszystkim. Serio. Na razie. Zostawiłeś swoją kartkę od egzaminu i komórkę na swoim siedzeniu. Wszędzie cię szukałem. Naprawdę, przepraszam, dzięki. Gratuluję. O Boże. Miałbym przerąbany później. A tak, chciałeś coś pokazać. Chcesz zobaczyć? A o co chodzi? Ej, nie masz taki podejrzliwy. Daj mi swoją komórkę. Okej. Okay. I guess? Wyślę ci teraz link. No dalej, patrz. Nikkei. Tada! Fajne, co? Słyszałeś już o tej Nikkei? To ta strona z obrazami śmierci, o której ostatnio mówią. No. Obrazami śmierci masz na myśli. Nie słyszałeś? Zapisz się i zobaczysz scenę, w której twój przyjaciel umiera. Pamiętasz tego chłopaka, który umarł w wypadku samochodowym tydzień temu? Już zapomniałem jego imienia. Cóż, jego znajomy, który zapisał się na tę stronę, widział to. Może to bardziej przyczyna śmierci niż jej obraz. No spróbuj, po prostu musisz wpisać swoje imię. Ten szeroki wybór. Jezu, ten szeroki wybór. Dalej stoimy się w takim razie. Jak ja się mogę zarejestrować, nie zgadniecie, nigdy. Nawet nie próbuj, Shinji. A, już się cofnę, okej. Okay. W standardzie. Wybierz płeć nawigatora. Niech pomyślę, czemu chciałbym mieć faceta? Nie. Jesteś pewien? Jasne. Jippie. Czemu chciałbym nie chcieć nawigatorki?
krema wielkie, której trzeba użyć niczym z Playboya. Witaj w Nikkei's, w twoim źródle z nadpływających obrazów śmierci, moment, ktoś do mnie pisze. Jestem twoją przewodniczką, Tico Tico. O Boże, ambitne imiona. Na tej stronie twoi przyjaciele... Jezu. Twoje przyjaciele są związani przeznaczeniem. Nie kimś tam... Nie coś tam losowi ludzie, których spotkałeś, ale ci, których znasz bardzo, bardzo dobrze. My, jakby to mówiąc, pokażemy ci wcześniej, w jaki sposób skończą i takie tam... O Jezu. To było zaskakujące, rzadko kto tak często do mnie pisze. Zobaczysz to, co się z nimi stanie z filmów, które wrzucimy na naszą stronę. Dam ci znać, kiedy nowy klip się pojawił, więc upewnij się, że je zobaczysz. Okej, w takim razie do zobaczenia! No. Widziałeś? Wspaniałe! Aż ci mózg chyba rozwaliło to. Mózg rozjeb... W pewnym sensie. Słowem mi też. Zarejestrowała się wczoraj. Mam nadzieję, że coś niedługo zobaczymy. Okej, chyba nie ma żadnych egzaminów po południu, prawda? Masz tak wolnego czasu. Chodźmy do Shibui. Jest tam ten sklep, który chciałem zobaczyć. No, i tak nie mam nic lepszego do roboty. Okej, chodźmy więc. Dzień pierwszy. Melancholia niedzielna. Chwilę. Niedziela egzamin... Nie rozumiem. Japonia. Okej, to skoro masz to, co chciałeś, w pół godziny się wyrobiliśmy? O stary, naprawdę sporo kupiliśmy. Zaczekaj, że my kupiliśmy? No dobra, to głównie ja, ale nie musiałeś tego tak wytykać, nie? Okej, widziałeś tą koszulkę bez zombie, którą kupiłem? Mam już moje prawo jazdy, więc będę mógł nosić tą koszulkę, kiedy zacznie się przerwa wiosenna. Ale najpierw muszę zdać te egzaminy, zanim zacznę o tym myśleć. Co? Nie zdasz? No ale co ze mnie chcę myśleć? Tak przeszło mi do głowy, że nawet jeżeli zdam... Będę studentem koledżu, wreszcie zdam, a potem... Robota? To już łatwo powiedzieć, ale... Nie sądzę, że po tak łatwo znaleźć się coś, co będę lubił robić. Ale co lubisz robić, jeżeli lubisz się lenić? To na pewno nie. Czuję się tak, jakby była nade mną jakaś chmura i nic z tym nie mogę zrobić. Dzieciak ciebie. Tak, tak, nie. Przynajmniej ty wyglądasz na takiego, który tym wszystkim się przejął. Już nie ma sensu się na tym tak rozwodzić. No dalej, wracajmy do domu. I od tej pory możemy wybrać, gdzie idziemy. Masz, okej. Okay. Czy ja powiedziałem, możemy wybrać. Tu jest zapis. I gra naprawdę jest miła, stwierdzając, że powinniśmy często zapisywać. Ona nie żartuje. Ona naprawdę nie żartuje. Nigdy nie pamiętam, które jest szybsze. Okej. Okay. Skoro to już mamy z głowy, to wchodzimy do metra. O właśnie, przypomniało mi się. Czy taka już wyszła? Ha? Jaka gra? Ha? Coś zobaczyłeś? Raczej kogoś. Znam ją. To Io z klasy C, prawda? Io Nita. Boże, Nita. Nita. Jest inteligentna, urocza, miła, niewinna, skromna. Nie ma już takich wiele. Naprawdę jest wspaniała. Wszyscy ją podziwiają. W sumie jest urocza. Coś mówię. Przepraszam. O, co chcesz?
Nie widzisz, że jestem w środku fantazjowania? Gratuluję, Grzejci. Twoje wyczucie taktów zawsze mnie podawało. A, przepraszam. Właśnie zauważyłam, że nosi się uniform taki sam jak ja. Mundurek. I o! Co za zwykłe okoliczności? O co chodzi? A, czy nie wracacie właśnie z egzaminów? Spóźniła się odrobinę i zastanawiałem się, czy wszyscy tam jeszcze są. Dajcie, nie odpychaj mnie do cholery. Jasne, że tak. Są jeszcze egzaminy po południu, więc ktokolwiek, kto chce zdawać na publiczną uniwersytet, powinien tam jeszcze być. A, dobrze wiedzieć. Dzięki. Coś jeszcze chciałeś? Nie, właściwie nie. Przepraszam. Dzięki. Nie chciałem wam przeszkadzać. Cóż... Siędzie, ty idioto! Jo, czekaj! Ha? Jakby to... Serio? To było okropne. Dziwne, że dostaliśmy wszyscy je naraz, bo są na tej samej częstotliwości. Ikea? To może jeden z tych klipów? Moja komórka nie jest taka urocza. Patrzę się do niej. O co chodzi? To okropne. Że ja jestem okropny? No dzięki. Co się stało? To Shinji. To ty, prawda? Okropne. O? Wiedziałbym, że to nie tylko mój trup tam jest. Okropne. Myślałem, że klipy śmierci będą takie trochę łagodniejsze. Chyba w sumie ty też tu jesteś. Ha? Kto? Ja? Oho. Serio? To jest zbyt dokładne, żeby było takim zwykłym oszustwem. O, spójrzcie, pociąg nadjeżdża. Zobaczmy. Co to? Czy to trzęsienie ziemi? Byłbym przeciął, że ten klip miał miejsce w stacji metra. Gdzie jesteśmy? Gdzie była nasza trójka na tym klipie? Nie chcę się czepiać, ale wiesz... O cholera! Pociąg! Ej. Trzeba, że chcecie uciec? Nope. Ej, właśnie o tym marzyłem. Mamo, czemu? Wow. Litości. Tak, w takim momencie komórka do mnie dzwoni. Hej, tu Tiko! Już się budziłeś? Nie. Więc, Shinji, w ten sposób umrzesz. Ale... Jeżeli wciąż chcesz żyć, to... Ta aplikacja przywoływania demonów naprawdę ci pomoże. Więc co robisz? Poddajesz się, jeśli chodzi o życie? Tak, pozwól mi umrzeć. Okej. Chwilę, serio? Czy powiedziałeś, że chcesz umrzeć? Nie miałbyś się powtarzać. Więc naprawdę chcesz umrzeć? To wszystko? I nic? Naprawdę? Cóż, w takim razie, żegnaj. Nawet nie uwierzycie, jak szybko można zaliczyć game over w grze Atlusa. Wy nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy.
Jakby się nad tym zastanowić, to w pewnym sensie można to uznać za oddzielny ending. Zanim się ktoś zapyta, 43 Forbidden odnosi się do tego, że Nikara jest stroną internetową. Ha